ten film powstał wyłącznie dzięki wsparciu moich patronów. Ogromnie wam za nie dziękuję. Jakiś czas temu pokazywałem wam, jak wykorzystywać tercje w przejściach między akordami. Dzisiaj ten sam zabieg, ale bawiąc się kwartami, więc zaczynamy od akordu Amol 7, potem będzie G-dur, potem będzie Demol 7 i Fmaj 7. Amol 7 to po prostu poprzeczka na wszystkich strunach na piątym progu i siódmy próg na strunie A. G-dur to taki zwykły barowy jak F-dur, no i Demol 7, Cmaj 7 wiesz jak zagrać, bo pokazywałem to w poprzednich odcinkach. Te schematy maj 7 i mol 7, dobra? Czyli tak, zaczynamy od amol 7 i przechodzimy sobie kwartami. DG, EA, GC, AD i z powrotem. I lądujemy na G durze. Są to kwarty wynikające z pentatoniki amol. Dlaczego? No bo grywamy amol 7, więc możemy sobie wykorzystać spokojnie kwarty. Przy czym uwaga, tutaj w takim zagraniu, że pierwszy z trzecim, drugi z czwartym i tak dalej, w jednym miejscu wychodzi nam tercja wielka, ale to nie szkodzi, bo brzmi to bardzo fajnie. Tu mamy tercję wielką. Nieważne. Zatem amol 7, przejście kwartowe na G-dur i tu mamy takie podejście w stylu Hendrixa, od G do A do H i do D i potem double stop. 3, 5, 7, piątki i siódemkę młotkuję na strunie A i wracam na piątki. Robię akord na tercji. Potem mam demol 7 i kolejne kwarty. Tym razem wynikające ze skali demol pentatonicznej, no bo ogrywamy akord demol 7, no i potem Fmaj 7 tym samym, więc do tych akordów pasuje nam demol pentatoniczny. Polecam pobawić się właśnie tymi dwoma skalami, czyli pograć sobie kwarty w skali amol pentatonicznej i kwarty w skali demol pentatonicznej. I poszukać, co można byłoby pokombinować. W ten sposób można się pobawić i pouzupełniać te przejścia między akordami. I to by było na tyle. Życzę udanych ćwiczeń, bierz gitarę w dłoń i do następnego!